Czy jest coś lepszego w Pet Simulator X od darmowych huge petów? W tym odcinku otrzymałem nie jeden, nie dwa, nie trzy, a aż cztery darmowe huge pety! Warte kilkaset miliardów gemów! I każdego z nich muszę usunąć! Jeśli jesteście ciekawi, dlaczego chcę usunąć cztery huge pety? I w ogóle jak dostać huge pety za darmo? Koniecznie obejrzyjcie ten film do końca i zostawcie suba z dzwonkiem! I widzowie, tytuł tego odcinka to nie był clickbait! Zaraz wejdziemy sobie tutaj właśnie w prezenty od was, ale zanim to zrobimy, to musimy otworzyć nowe jajo, bo popatrzcie, we wczorajszym odcinku udało nam się trafić huge hologram Axolotla, więc jest naprawdę potężnie, że w ogóle serio, ledwo co wyszły nowe jaja, a ja już trafiłem huge peta, teraz sobie klikam, ale niestety jajo, widzowie, nie rośnie i co trafiamy? Trafiamy hologram Tigera, mam tych hologram Tigerów już, nie wiem, z 5 czy coś takiego, możemy w sumie obczaić, ile tego mamy, no równe, słuchajcie, 5, ale dawajcie, otworzymy sobie jeszcze jedno jajo, serio, to otwieranie jajek w tym Simulator X jest mega kozacki i znowu nie rośnie i tym razem trafiliśmy hologram Sharka, który akurat chyba jest gorszy, bo jak ja tutaj wejdę do tej maszyny, która robi właśnie te fajne huge pety, no to tak, Tiger daje 2 punkty, a ten hologram Shark daje tylko 1 punkt, ale spoko, powinniśmy już tak naprawdę w tym odcinku móc zrobić to nowe jajco, ale muszę sprzedać na pewno koale i mnóstwo innych rzeczy, bo mam 150 miliardów i teraz popatrzcie na to, wchodzimy sobie do skrzynki, właśnie z rzeczami od was i uwaga, lecąc od góry, poprzeglądajmy sobie peciki, jakie od was dostałem, mega oczywiście dziękuję i nick macie w opisie, jeżeli ktoś chce coś wysłać i chce zobaczyć po prostu, jak zdobywamy Titanic peta w przyszłości, ale tutaj wiem, że są aż cztery huge, nie jeden, nie dwa, nie trzy, a aż cztery i w ogóle popatrzcie, Kuba wysłał coś takiego, co jest Rainbow Unicorn, który jest niby warty 7 miliardów, jest ich aż 300 tysięcy na świecie, więc nie wiem, oczywiście pozdrawiam i spróbuję to sprzedać, ale serio 7 miliardów nie wydaje mi się, bo to jest po prostu, słuchajcie, aż za dużo ich na świecie. No 300 tysięcy w końcu. I teraz uwaga, wchodzimy do tej strefy, gdzie jest od ziomeczka Huge Dog. Popatrzcie, potem mamy Huge Jolly Penguin i jeszcze Huge Orkę. Tylko, dlaczego ja niestety muszę, słuchajcie, to odpuścić? Dlatego, że popatrzcie, tutaj ziomek napisał indeks i wy mi wiele razy tłumaczyliście, że jeżeli ktoś pisze indeks, to nie znaczy, że ja mam sobie to zabrać, tylko że jakby ja mam niby to wziąć, a potem mu oddać, więc nie wiem, jak to działa, a absolutnie nie chcę tego typa okraść. Tutaj są jakieś w ogóle cenzury, więc nie wiem, co on napisał, ale naprawdę wszystkie, słuchajcie, te trzy huge pety muszę odrzucić. No chyba, że ziomek mi wyśle to znowu i powie, że ej, zostaw sobie. Więc w tym momencie odrzucamy kolejnego peta. Nie wierzę, ej, naprawdę huge pety, które łączy tej były warte ze 100 miliardów na pewno, ale to nie wszystkie huge bety, jakie muszę odrzucić, bo popatrzcie, idziemy niżej i mamy tutaj Storm do minusa, ale ziomek chce, żebym dodał go do friends i nie mogę tego zrobić. Pisaliście mi, że za to można dostać bana, że ty kogoś dodajesz, a on ci daje huge peta, więc niestety znowu czwartego huge peta muszę odrzucić, to już by było z 200 miliardów do zarobasa, no nie? A jeżeli nie, to na pewno w każdym razie bardzo, bardzo dużo. Tutaj oczywiście są inne peciki. Wow, hologram Shark w ogóle, więc mega dziękuję. Tutaj miliard dostajemy od smoczka, też oczywiście dziękuję i pozdrawiam. Tutaj, hej, noob Przemek wysłał Lucky Cata, których jest 28 tysięcy na świecie. To może być dużo warte. Oczywiście pozdrawiamy Przemek, ale naprawdę to może być dużo warty pecik. Tutaj Comet Agony od babka nie lubi LOL. Okej, okay, no to nieźle. Yo, ej, ale naprawdę te peciki są mocne. Pozdro Abera od Lei, dostajemy klawer Unicorna, którego wczoraj sprzedaliśmy za 2 miliardy. Yo, ale to są prezenciki. Oczywiście odbieram wszystko i mega dziękuję. Ale z tymi huge petami to naprawdę totalna załamka, widzowie. No obczajcie, jaka to jest jazda, że 4 huge pety musiłem wywalić. Jeżeli chcecie po prostu mi wysłać, to nie piszcie, że indeks, bo ja potem nie wiem, co z tym zrobić. Tutaj za kolei 100 milionów zarobiliśmy. A, ja w ogóle miałem iść do tej maszyny, czekajcie, bo tutaj właśnie musimy zobaczyć, ile już mamy pod... Co? Ten Lucky Cat daje 4 punkty. Ej, to on jest gigantycznie dużo warty. Nie wiem ile, ale aż zaraz sprawdzę, bo to jest porąbana akcja. I ten daje też 2 punkty Rainbow Unicorn, więc on może naprawdę jest dużo warty. No nie wiem, czy akurat 7 miliardów, ale... Ale kurczę, ten daje 2 punkty, a ten daje aż 4. Co to są za pety? Próbowałem wyszukać jakąś ewentualną cenę tych petów i słuchajcie, niestety nic takiego nie znalazłem konkretnie. Na niektórych stronkach było napisane na przykład, że 3 miliardy, na innych serio, że 7, więc trochę dużo. Zaraz pójdziemy sobie też do świata hardkorowego na trade
Trading Plaza i w inne miejsca. Ale teraz słuchajcie, musimy iść sobie do Kawaii Temple, dlatego że ja uzbieram odpowiednią ilość pieniążków, żeby tutaj widzowie wbić się w końcu do nowego pomieszczenia. Nie mam bladego pojęcia, co się w nim znajduje, ale za 45 miliardów odblokowujemy to wejście i wow, tu jest jakaś mocna skrzynia i jakieś strasznie mocne jajco. Tutaj w ogóle są te... Jest huge pet, słuchajcie, jest huge pet. Ja mam bardzo dużo tej kasy, więc może warto byłoby z tego skorzystać, ale ile życia ma... Co? Czy ta skrzynia ma, słuchajcie, 2 miliony życia? No tak, to te peciki mogą sobie to rozwalać, a tu mamy w ogóle increased chances. No to czekajcie, ja sobie zrobię tutaj autoturn i niech potrójne jaja mi wypadają. A, tylko jedna rzecz, niech nie wszystkie mi się zbierają. Zostawię, słuchajcie, tylko mitikale i teraz możemy sobie to otworzyć. Mamy naprawdę bardzo, bardzo dużo kasy. Jedno takie otworzenie jajka to 2,4 miliarda, bo oczywiście otwieram 3 naraz. I liczę tutaj faktycznie na jakieś mitikale, na te jednorożce, bo wtedy moglibyśmy coś z tego zrobić. A ja kupiłem tego pasa za tam, nie wiem, 100 zł czy coś takiego. No właśnie, że mitikale nam wypadają i teraz aż 2 mitikale nam wypadły, więc jest mocno, słuchajcie, jest naprawdę przepotężnie, a w czasie, kiedy ja sobie to oczywiście zbieram, no to tutaj oni rozwalają tą skrzynię, tylko że sami widzicie, jak jest tempo rozwalania. Aha, ja i tak w ogóle dałem złe pety do rozwalenia tego, ale to nie ma znaczenia, bo uwaga, w tym momencie mamy mnóstwo tych mitikali i ja teraz szybko sobie obczaję, ile te mitikale, słuchajcie, mi dają. No tak, one są raczej cienkie, ale jakbyśmy zrobili je na jakieś goldeny, jakieś rainbowy, to może by zrobiło robotę. Wiecie, my takie właśnie dark materowe sprzedajemy po jakiś miliard, więc to jest całkiem dobra inwestycja, żeby tutaj siedzieć i te jajka otwierać. Dobra, otwórzmy w takim razie, słuchajcie, ich jeszcze troszeczkę, no nie? Tak, nie wiem, dosłownie kilka i pójdziemy na Trading Plaza już normalnie się tradować, bo mam 150 miliardów, więc musimy z tego zrobić jakiś pożytek, ale też w hardkorze muszę w Dakerze odebrać kilka ciekawych rzeczy, bo tam musimy oczywiście w tym Cat Worldzie iść dalej, a jeżeli ktoś ogląda odcinki na bieżąco, to wie, że właśnie w tym hardkorze strasznie długo nam idzie, chociaż z tą bluzą Abratim i tak jest szybciej, a do każdego zamówienia zdjęcie z autografem i wiadomości ode mnie gratis, więc pierwsza linia w podpisie. Mamy mitikala, siemano! Oczywiście mówiłem na odcinku, żeby nie zapraszać mnie do swoich banków, dlatego że mnie zaprosicie, potem zaprosicie kogoś innego i ktoś was okradnie i będzie lipa. Ja oczywiście wychodzę z tych wszystkich banków, no nie? Ale naprawdę, trzeba uważać, kogo się zaprasza, no bo ten akurat bank jest pusty, ale zdarzyło mi się przecież być w bankach, gdzie ktoś trzymał jajko, które normalnie ja bym mógł sobie sprzedać. No tutaj mógłbym sobie na przykład wziąć 2 tepety albo tego Safari Josha i normalnie coś z tego świecie, no z jakieś pieniążki zrobić, więc nie wiem, czy zapraszanie mnie do banku to jest najlepszy pomysł. No ja tego nie zrobię, ale ktoś inny może serio was okraść i potem jest lipa. No patrzcie, no ja mogę sobie to przeglądać. Oczywiście w tych bankach najczęściej nic nie ma ciekawego, ale ej, no na przykład takiego prezentkata nie mam, to do indeksu bym se wziął, no nie? No ale dobra, my jesteśmy tak czy inaczej na hardkorze oczywiście, żeby odebrać tutaj małe co nieco, więc uwaga, odblokowujemy, odbieramy wszystko. Ojojoj, dużo akurat diamentów, bo 72 miliony, ale tylko 4 miliardy tych rainbow końców. To nie najlepszy wynik na pewno na świecie. W takim razie zenrolujmy sobie oczywiście kolejne peciki, zjadę sobie gdzieś tam na dół, żeby wykorzystać te, których normalnie bym nie wykorzystał. Dawaj, 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 bo ja potrzebuję jak najwięcej tych rainbow końców, naprawdę, ja jakby ja tutaj to kupiłem, no nie, żeby mieć więcej tych petów tylko pod te rainbow końce, więc serio dajcie mi coś dobrego, nie? Zahaczymy sobie jeszcze o VIP-a, dlatego że w VIP-ie wiadomo, jakieś tam diaksiki są do odebrania. Ile tym razem? 5 milionów, no to nie za dużo, ale jeżeli się przeteleportujemy, to popatrzcie, o co chodzi. My w tym momencie mamy Cat World i my Cat World'a nie możemy przejść, więc ja naprawdę boję się wiedzieć, jak to będzie w innych światach, bo naprawdę, co ja mam, słuchajcie, zrobić, żeby tutaj w ogóle to odblokować? No 70 miliardów potrzebuję, ale to jest absolutnie nie do zrobienia, nie, naprawdę, jakby ja mogę, słuchajcie, się postarać, ale to nie ma w ogóle jak. Ja nie jestem w stanie nic tutaj zarobić, żeby naprawdę odblokować 70 miliardów. Wiem też, że tutaj jest, słuchajcie, przejście, ale to potrzeba w ogóle 5 miliardów. Jak ja, słuchajcie, mam to znaleźć? Czy nawet nie miliardów, tylko jeszcze więcej? No nie, no naprawdę, skąd ja mam znaleźć na to kasę? Czy jest to może jakaś skrzynia, słuchajcie, po prostu, z której naprawdę dużo dropi, bo innej opcji nie widzę. Mamy tutaj 2 kolejne gifty, więc oczywiście odbieram i bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam. Podbijemy sobie jeszcze tutaj do server booster, słuchajcie, bo tutaj oczywiście jest, jak najbardziej, patrzcie, ale se użyjemy, ale se tutaj użyjemy, ale se tutaj użyjemy, dawajcie, dawajcie, bo mamy tego naprawdę dużo. No i odbierzmy sobie jeszcze tutaj prezencik, ale to podejrzewam, że nie będzie nic nadzwyczajnego, chociaż ej, no gdzie on uciekał? Dawaj mi ten prezent, no. Widzowie, wbiłem się na Trading Plaza, dlatego że tutaj będę oczywiście chciał pohandlować, ale i będę chciał też coś, jakie tanie jajco, o kurde, to jajko
jaką żebym kupił, sprzedał drożej. Bo chciałem powiedzieć, że będę chciał też pokupować jakieś rzeczy, ale naprawdę za 10,6, wiecie co? Kupię to jajko. Jakby dosłownie kupuję je i wydaje mi się, że może w przyszłości sprzedam je drożej, bo ja na wczorajszym odcinku sprzedawałem te jajka po ile? Po jakieś 13, 13,5 nawet, no nie, więc jest mocno. Dobra, czy to, słuchajcie, pecik jest coś warty, słuchajcie, anime Korgi, on ma 2 punkty, słuchajcie, no to 2 punkty za 1,5 miliarda to tak średnio by się opłacało, powiem szczerze. Tutaj mamy Knife Cata, tutaj, słuchajcie, mamy jakiegoś Ponego, tutaj mamy Scary Cata, no tak, na tej Trading Plaza tańszej to niestety nie ma za bardzo jakichś rzeczy, które by mi się przydały, no chyba, że Huge Scary Cat, no ale to ja takiego już dostałem jednego, wow, w ogóle, jakie to są peciki, ej, takich to mam bardzo dużo, więc to można by też posprzedawać. Wbiłem się, słuchajcie, na tą droższą Trading Plazę i uwaga, 0,3 miliarda daje bida, szybko, czy zdążyłem? Zdążyłem, słuchajcie, bo patrzcie, jest jajko za 10,3, no to za 10,3 to naprawdę, słuchajcie, się opłaca kupić, no nie? Bo to na pewno sprzedam drożej. Nie wierzę, że sprzedam tutaj, w ogóle tam jest jakiś huge chyba krystal. Dobra, zaraz to zobaczymy, tylko zobaczmy, czy uda mi się wygrać pierwszą aukcję, pierwszą licytację. Yo! Mamy, słuchajcie, jajko za 10,3. One są na pewno dużo więcej warte niż 10,3, więc jest dobrze, jest dobrze. Ja się wbiłem tutaj, żeby poglądać rzeczy i popatrzcie, huge diamond cat w wersji shiny. A tutaj jest huge Cat, ten, wiecie, jeden z pierwszych w ogóle na świecie w wersji, a o ile nie w ogóle pierwszych już na świecie. I on jest, słuchajcie, za 2,5 tryliona. O kurde, ale mocno, nie? Ej, potężny jest, słuchajcie. Huge Hell Rock za 12 to może nie, ale jak sobie tutaj chodzę i oglądam, to naprawdę niektóre te rzeczy są, słuchajcie, strasznie mocne, nie? Strasznie mocne. Popkaty po 2? Dobra, to jest trochę porąbane, słuchajcie. To jest trochę porąbane, że ktoś sprzedaje popkata po 2. No weź mi, daj to! No daj mi za 2, no... Ej, nie, naprawdę, czy ja mogę to kupić za 2 miliardy? Bo to naprawdę, to się opłaca nieprawdopodobnie... Ale ja rozumiem, że on traduje, ale daj mi to kupić, no. Ty, no tu jest naprawdę przepotężnie dużo osób. Jakieś osoby z tym Titanikiem hologramem w ogóle jest ziomal. I oni nie chcą kupić tego popkata? Ja muszę to kupić, słuchajcie, ja muszę to kupić, bo to... No nie, no weź mi to, daj. Jak to jest w ogóle możliwe, że gość, słuchajcie, ma z 15 Titaników? No dobra, teraz wyszedł, ale gość miał z 15 Titaników, nie żartuję. Dobra, póki co, tutaj, słuchajcie, typ, nie wiem, chyba traduje i nie da się z nim dogadać, więc ja spróbuję tutaj coś małego, co nieco posprzedawać. Dobra, weźmiemy sobie, słuchajcie, tą skrzynię i sprzedamy ją za 3 miliardy, bo ja ją kupiłem za 2, czy nawet delikatnie taniej. No i teraz tak, słuchajcie, muszę zjechać tutaj na dół, dlatego że tutaj mamy właśnie te powalone peciki. Nie Santa Post, tylko, słuchajcie, tego, Lucky Cata. Bo ile on, słuchajcie, może chodzić? Tak samo ten Rainbow. Nie wiem, wiecie co? A wystawmy oba za 7 miliardów. Co wy na to, słuchajcie? Za 7 miliardów wystawimy oba. Może naprawdę one zejdą, a może nie zejdą. Czy już da się? Da się! Pop Cata za 2 miliardy kupujemy. Przecież on jest warty... No, nie no, wczoraj za 4 sprzedałem. Za 4 miliardy sprzedałem, więc dawajcie, 2 popkaty. Nie, no naprawdę nie wierzę, że gość to zrobił. Serio. Do tego wywalimy sobie jeszcze koale. Słuchajcie, koale damy, nie wiem, za 3 miliardy, coś takiego. Mamy tutaj naprawdę kilka fajnych pecików, więc może ktoś by się tutaj skusił, co nie? Mamy tutaj jakieś inne śmieszne? Ej, popatrzcie, kolejny raz jajo, tym razem za 10,1. W takim razie ja daję 10,2 i na... No, ale... Ale naprawdę ktoś już dał... No to czekaj, 10,3 miliarda damy w tym momencie, bo to naprawdę może się, słuchajcie, opłacać. Okej, dobra, dajemy 10,3, bo naprawdę te jajka są więcej warte. Widzowie, no ewidentnie one są więcej warte. Tutaj w ogóle ktoś wystawia je za 11. No dobra, ale za 11 to powinno naprawdę szybko zejść. Ja sobie tutaj powystawiałem kilka rzeczy, jakieś tam doodle paroty i tak dalej, ale może te popkaty bym wystawił, skoro je tak tanio kupiłem, co? No i dobra, udało mi się, słuchajcie, kupić to jajo. Znaczy, ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, że ja je kupiłem za 10,3, ale wydaje mi się, że tak. Tak, wydaje mi się naprawdę, że tak. I wiecie co? Ja też bym wystawił coś swojego na sprzedaż, słuchajcie. Dałbym flopę za 97 miliardów. Co myślicie? Za 97 miliardów start albo za 90... Nie no, za 95 ja ją, słuchajcie, kupiłem. Dobra. Aha, bo ja stracę 5, słuchajcie. Ja stracę 5%. Zapomniałem o tym. No to nie. To słuchajcie, my musimy innego peta w takim razie wystawić. To wiecie co? Wystawimy sobie tutaj może Kameleona? Nie. Może byśmy wystawili Kobrę, słuchajcie. Może byśmy wystawili Kobrę za 25 miliardów? Nie. Wystawimy ją za 23 miliardy, słuchajcie. Słuchajcie, i 5% stracimy to całkiem sporo, no nie? Ale dobra, niech będzie, słuchajcie, niech będzie, zgadzamy się na to. Może się uda nam, słuchajcie, wystawić Kobrę i serio ktoś to kupi. Tutaj, słuchajcie, jest aukcja, gdzie jajko jest za dyszkę, więc ja dam w takim razie 10,1 miliarda, słuchajcie. Myślę, że to będzie całkiem spoko. Jeżeli by się udało za 10,1, to naprawdę bym nie narzekał, bo to też jest do sprzedania chyba drożej. Gość ma huge popkata, ja też takiego chcę, albo tego Jolly, no nie? O kurde, ktoś mnie outbidował. Nie, dobra, za 10,3 nie chcę, ale takiego huge Jolly Cata to bym przytulił, co? Ale widzowie, my w Dark Materze mamy co nieco małego do odebrania. Dobra, moja
moja aukcja tam wystartowała, więc spoko, ale ja bym chciał teraz sobie właśnie odebrać moją małpkę i zobaczyć, słuchajcie, ile ta małpka daje. Ona ma 12 ku, więc nie jest najlepsza na świecie, ale też nie powiedziałbym, że jest jakaś tragiczna, więc może całkiem spoko. Dobra, zrobimy sobie tu jakiegoś aksolocika, co? Myślę, że jeden aksolocik, słuchajcie, mógłby tutaj jak najbardziej wlecieć i w takim razie dawajcie, zobaczmy, co możemy dalej zrobić. Może takiego byśmy zrobili, kurde, w Dark Materze. O, yo, balon kata, no nie? Ej, dobra, mało mi się to podoba, bo stracę 100 milionów na to, że nikt nie chce wylicytować mojej kobry, no. No liczyłem na to, że może ktoś kupi chociaż za te 23 moją kobrę, ale chyba nikt nie jest zainteresowany i stracę 100 milionów. O kurde, patrzcie to, ktoś dał bida, 23 miliardy! Ej, to z tego jestem akurat zadowolony o tyle, że ta kobra to tak za 21 chyba da się kupić. Co prawda tutaj 5% odpada, więc 1 miliard będę musiał, słuchajcie, jakby oddać, no nie, że miliard strat... O, widzicie, no, nawet 1 100 miliardów jakby tutaj straciłem, ale still, zarobiłem tutaj trochę siana, więc nie jestem jakby rozczarowany. A ja kupiłem tak tanio te popkaty, że nawet mógłbym je wykorzystać właśnie do zrobienia tego peta huge'a, ale no z drugiej strony więcej na nich zarobię, jeżeli je sprzedam. Wbiłem się znowu na tą tańszą trading plazę i patrzcie, co tutaj, słuchajcie, jest. Doodles to leopard, lol, nie widziałem nigdy takiego peta, więc słuchajcie, kupuję go za 5 milionów pod indeks, dokładnie tak, pod indeks wydaje mi się, że całkiem spoko. Co tutaj jest w ogóle, słuchajcie, za pecik? Jicha, kat. Tutaj mamy MP Rebe Rebe, mamy też super kata, słuchajcie. No trochę tutaj jest ciekawych rzeczy, które można by ewentualnie kupić. Mamy tego tutaj Doodla za 1 miliard, mamy Cloud Kata za miliard. Tutaj, ej, tu jest mocno, słuchajcie. Tutaj są MP Rebe Rebe, ale jest też anime Monkey, jest Mosaic Dove. Tutaj mamy Balon Dragona za miliard. Ty no, jakby coś tutaj pokupować. Wow, Capybara, ale chyba całkiem drogo. Ten Hippomelo też całkiem drogo. Nie, 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 to tego nie kupimy. Ewidentnie, słuchajcie, tego nie kupimy. Tutaj za 40 miliardów ktoś taki sprzedaje. O kurde, ale tu niektóre pety są naprawdę przepotężne. Ja takiego mam. I on jest wart aż 3 miliardy? Ale dużo. Ziomal chce się wytradować, słuchajcie, za wydrę. Widziałem, że wydry chodzą tak po 3 miliardy mniej więcej. Tu jest napisane, że 4B, ale ja bym nie powiedział, że 4B. Ja bym powiedział, że 3 miliardy. Dobra, dam mu w takim razie, słuchajcie, za to 2 miliardy i zobaczymy, czy on się zgodzi. Oczywiście nie jest to dla niego opłacalny deal, ale zaproponuję, po prostu zobaczymy, co powie. Aha, on chce mi wcisnąć taki syf. No to nieźle. No to nieźle. To nieźle. Widzowie, czegoś tutaj nie rozumiem. Czemu tutaj jest wystawiony taki huge pumpkin cut, który, słuchajcie, kosztuje 2,5 tryliona? Czy tu chodzi o to, że to jest błąd, bo on nie powinien mieć liczby tam 50B, tylko te znaki zapytania i jakby przez to on jest tak drogi, czy tu komuś się coś pokręciło, bo to jest trochę dziwne. Tutaj mamy też jajo właśnie, które, słuchajcie, ja chcę zrobić z tego huge machine egga. Dokładnie, dokładnie, dokładnie tak, słuchajcie. Właśnie na to zbieram i tu jest za 55 miliardów, więc nawet może opłacałoby się to kupić, a nie zbierać. Nie wiem, naprawdę nie wiem, ale w tym momencie, słuchajcie, rozkładam swoje stanowiska, licząc na to, że coś jednak dzisiaj tutaj sprzedamy. Wystawię sobie, słuchajcie, jajo za 11 miliardów, skoro kupowałem je po tam 10.2, 10.1 czy 10.3, coś w tej okolicy. Wystawimy sobie, słuchajcie, chest Mimika za 2,5 miliarda jednego, bo to całkiem wiecie, i tak chyba dobrze, no nie? Popkaty, słuchajcie, popkaty po 3,5 miliarda, myślę, że możemy śmiało wystawić, przed chwilą za dwójkę kupiliśmy, więc jakby rozumiecie, co mam tutaj na myśli. No i pytanie, czy huge, słuchajcie, sprzedajemy? No można by posprzedawać trochę huge'ów, ale musi mi też ich trochę zostać, więc wystawimy flopę, słuchajcie, wystawimy sobie flopę za 98 miliardów. O, jakiś tradzik, huge hologram shark, słuchajcie, no to co ja mogę ci zaproponować, mordeczko? Mogę ci zaproponować jakieś, nie wiem, on, can you offer, co ja mogę mu za to dać, słuchajcie, więc co ja bym mu dał ze 2 jaja może? Znaczy, nie wiem, imo dla mnie opłacalne, dla niego jak widać nie. Wystawiłem właśnie takie itemki i zobaczymy, czy coś tutaj zejdzie, a ja w tym czasie zostawię, słuchajcie, pety do enchantowania, dlatego, że my tak, będziemy, słuchajcie, musieli właśnie wziąć Rainbow Coins 5, to jest Diamonds 5 na przykład, no to mi nie pasuje. Bierzemy, słuchajcie, tylko hardkorowe peciki i potem robimy je na te rainbowowe, tak jak mówiłem, no nie, że Rainbow Coinsy, żeby nam to dawało. Więc teraz tak, weźmiemy sobie 3, 4 i 5. Każde enchantowanie kosztuje 1,5 miliarda, ale spoko, ja sobie przez to też zdobywam level, więc w sumie nie wychodzi tak źle. Tutaj widzowie, widz chce nam sprzedać Huge Festive Cata w wersji Golden i to jeszcze z podpisem jakiegoś youtubera, no ale jak widać, nie wyszło. Natomiast jeden, słuchajcie, pecik nam się zenchantował, więc nie jest źle. Ej, party axolotle, słuchajcie, mi się zaczęły sprzedawać. W ogóle tutaj Titaniki przyszły. Yo, ale mocne Titaniki, no nie? Kurde, ale ludzie tutaj zaczęli kupować. W takim razie wyprzedajemy więcej rzeczy, słuchajcie. Wyprzedajemy ewidentnie więcej rzeczy. Dawajcie, 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 dawajcie. Safari Katy to swoją drogą, ale tutaj mamy Rainbow, słuchajcie, Safari Katy. To po 150 milionów myślę, że śmiało, bo one są dużo, dużo więcej warte. Dawidek się pyta, czy mam więcej. To dołożyłem, stary, jak chcesz, to kupuj. No to jest i tak totalny bezcen, no nie? One są dużo więcej warte. No ale kurczę, ja bym tak strasznie chciał mieć tego Titanic Huberta. Nawet nie tego, mimo że jest dużo więcej warty. Po prostu Titanic Huberta, on jest taki, kurczę, kozacki. Natomiast popatrzcie, słuchajcie, na gifty, jakie
się tejże... Ej, bo tutaj nam się znowu sprzedają rzeczy, ale patrzcie na to, co my tutaj otrzymaliśmy, widzowie. Mamy anime Monkey, gdzie on jest warty już ze 2 miliardy czy coś takiego. Mamy tutaj dodatkowo anime Unicorn, gdzie to też jest naprawdę dużo warte. Ej, ale mi się tej rzeczy nagle sprzedają. Kto to kupuje? Czy to te Titaniki kupują, czy mi się tylko wydaje? Ej, nie wiem, czy to te Titaniki. Zaraz odbierzemy to, słuchajcie, ale sprzedajemy dalej. Dawajcie, elfkaty. Po ile elfkaty? Po 250 milionów, słuchajcie. Naprawdę, żeby już poszło. Żeby poszło, bo one mi się do niczego nie przydadzą, a nie mam już miejsca, słuchajcie, w ekwipunku, no nie? Tutaj, słuchajcie, naprawdę, odbieramy to. Ej, odbieramy... No, kto to kupuje? Ej, co? No, patrzcie, elfkaty normalnie tutaj schodzą jak świeże bułeczki. No to yo, to lecimy w takim razie z elfkatem, słuchajcie, za, nie wiem, 300 milionów. No może za 300 to już... Ej, 300 milionów to już jest całkiem sporo kasiory, więc może by coś tutaj zeszło i by było całkiem fajnie. Ale dawajcie, odbierzemy sobie jeszcze na razie to. Aha, bo to nie mogę tego odebrać, bo ktoś ciągle ode mnie coś kupuje, kumacie, ale jazda. Zaraz odbiorę też resztę tych pecików, ale bardzo chcę zobaczyć w tej maszynie, słuchajcie, do petów. Ile to daje punktów, słuchajcie? Ile to daje punktów? Okej, anime Monkey daje 2 punkty, a anime Unicorn daje 1 punkt, więc mega pozdrawiam i mega dziękuję, bo to dzięki tobie zbliżamy się do tego huge peta, no nie? Więc całkiem spoko. A ja sobie jeszcze wystawię 2 safari katy w wersji shiny, słuchajcie. Po 300 milionów myślę, że akurat mogłyby być, no bo to jest wersja shiny, no nie? I dawajcie, odbieramy resztę tutaj gifciku. Z tym, że tutaj gość chce akurat za 40 milionów jakiegoś peta ode mnie, więc niestety nie. Dziękuję. A to rozumiem, że mogę pełnoprawnie odebrać, więc mega, mega pozdrawiam. I znowu nam się coś sprzedało za 300 milionów. Więc let's go. Jedziemy. Party Dog, słuchajcie, w wersji shiny. On to jest dużo warto. On to jest 400 milionów na pewno, mimo że tam było napisane, że jest 600, no nie? Ale niech za 400 zejdzie i ja już będę zadowolony, bo ja muszę tutaj cash, słuchajcie, zarabiać, nie? Ja tutaj normalnie przyszedłem zarabiać cash. Dobra, Elf Dog, słuchajcie, po 300 Elf Doga? Dawajcie, może się sprzeda za 300, to by było spoko. Ej, popatrzcie na to! Miliard za Safari Kata w wersji Golden od Krzysia! O lol, ale pozdrawiam! Ej, to mi się podoba. W ogóle patrzcie, Party Axolotl w wersji tej huge, ale ładny pecik, naprawdę. A tutaj jest MP Reberebe, słuchajcie, za 888 milionów. Biorę to, bo to mi się właśnie przyda do naszej maszynki. To daje aż 2 punkty, więc jesteśmy coraz bliżej huge jaja. Ej, a co to jest za pet? Ej, to jest chyba huge, prawda? A to nie jest ten, słuchajcie, huge, który możemy dostać w daycare'ze, to nie jest ten Mibo, czy jakoś tak? Czekajcie, aż idę to skontrolować. Czy to nie jest, słuchajcie, ten ziomal? Nie, nie, nie. A w ogóle tutaj nic nie włożyłem, no nie? To czekajcie, to możemy powkładać i wtedy się dowiedzieć. To może będzie lepsze rozwiązanie. Dobra, wkładaj do tego daycare'a. O, to nie jest ten Space Ship. No to trochę tak wygląda, słuchajcie, jakby to był Space Ship. Jest ich 600 na świecie i naprawdę ziomek w Trading Plaza akurat mi się trafił z tym petem. Przecież to jest ich mniej niż Titanic Hubertów. Czy mi się tylko wydaje? Ej, czekajcie, dobra. Dajmy to do enrolowania, słuchajcie. I teraz tak, czekajcie. Czy naprawdę ich jest mniej niż Hubertów? Ja, widzowie, tak czy inaczej wbijam się do Goldenów, Rainbowów i tak dalej, żeby zrobić po prostu więcej tych pecików, prawda? No nie? Tutaj zrobimy sobie teraz kapkę ich Unicorna w wersji Golden już na 100%, dlatego że mamy po prostu ich kilka. Zaraz pójdziemy po kolejne jaja i będziemy mogli z tego zrobić coś więcej. U, tradzik. Huge Chef Cut. To jest, słuchajcie, ten właśnie kod z tej nowej gry tego twórcy, no nie? Więc kurczę, wydaje mi się, że zaproponuję jedno jajo za to. Tak szczerze, totalnie, bo ja nie wiem, ile on jest wart. On jeszcze wczoraj był warty 50 miliardów, już dzisiaj jest warty połowę tego, więc kumacie. On tutaj pisze, żeby coś dodać, to dodam 2 miliardy, bo naprawdę na moje każdy teraz będzie robił tego huge peta. Ale ja lecę dalej z goldenami, słuchajcie. Robimy goldena. Tutaj 63% mieliśmy na tego axolotla. Niestety failed. No to trochę szkoda, ale może byśmy zrobili tego doodle parota, słuchajcie. Ale a z drugiej strony po co akurat na nim? Je lepiej sprzedać. No ale tutaj, słuchajcie, robi nam się trochę ciekawiej, dlatego że popatrzcie, możemy zrobić takiego mega mocnego pecika. 37%. No niestety nie jest to najwięcej, ale próbujemy. I uwaga, success! Dobre, no to patrzcie tu. Czekaj, tu jest ten. Okej, myślałem, że on jednak będzie dużo lepszy. Ale tu zaraz zrobimy, wiecie, go na jakieś tam dark matery czy coś, więc spokojna głowa. Tutaj niestety, no właśnie, tego się boję. 47%, ale co, ryzykujemy? Widzowie, no bo to są naprawdę mocne peciki. Dobra, ej, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. I uwaga, widzowie... Wiedziałem, że to się tak skończy, co? No to teraz tak, do Dark Matera moglibyśmy, słuchajcie, powrzucać na przykład tego peta albo te dwa pety, tylko że to będzie trwało aż 3 dni, więc średnio mi się to opłaca, ale z drugiej strony mamy na tyle dużo miejsca, że niech będzie, słuchajcie, niech one się zrobią, te clever axolotle, bo potem można je jakoś specjalnie sprzedać. Mamy tutaj też tego ziomeczka, tylko że to jest 12 dni, to już w ogóle się nie opłaca. No i słuchajcie, tego cupcake unicorna w wersji rainbow, ale na to potrzebowalibyśmy więcej tych rainbow unicornów, więc możemy je zrobić po prostu poprzez jaja. Ej, popatrzcie
na to, ziomek chce mi dać Storm Dominusa za friko jako donate. Ej, no to Krzysztof, bardzo ci dziękuję, bo akurat Storm Dominus to jest kolejny pet, który nam się przydaje do naszej maszyny. I wiecie co? Aż teraz sobie zerknę, ile my możemy mieć w tym Huge Etronie punktów, jeżeli byśmy wszystko dali, co chcemy. Czyli tak, damy tego Axolotla, tych nie dajemy oczywiście. Chest Mimiki, no kurczę, a może byśmy je olali, one też mogą trochę być warte, ale na pewno te dajemy, na pewno wszystkie, słuchajcie, te zaznaczamy, no nie? Tutaj wszystkie te anime manki, myślę, że też zaznaczymy, bo on jest pewnie z 2 miliardy warty. Tutaj ten on może być coś warty, więc na razie go nie zaznaczam, na razie nie. Ale Storm Dominusy tak, Knife-Katy też bez problemu, te też bez problemu mogę sobie zaznaczyć. No i dobra, w tym momencie mamy 47 punktów, ale gdybym zaznaczył właśnie jedną skrzynię, to już mamy 50 punktów, albo właśnie tego Axolotla, więc możemy zrobić to jajo. A tutaj jest Knife-Cut, patrzcie, no jajko mi się sprzedało, ale kupię to za 500, ty, w ogóle patrzcie jaka jazda, za 500 milionów, słuchajcie, był Knife-Cut, a teraz za 500 milionów jest jeszcze ten Neon-Cut, który jest warty, no... Nieważne ile, on daje jeden punkt do naszej maszyny, więc jest warty na pewno więcej. A jajo za 11 nam się sprzedało, podczas gdy tutaj chłop sprzedaje. Ej, już chyba nie sprzedaje, bo sprzedawał za 10,5 i mu nie schodziło. O kurde, ale jazda. No to co, wystawiamy kolejne jajco, widzowie. Wystawiamy kolejne jajco, tym razem za 12 miliardów, to nie? Skoro jaje kupujemy za 10,3, to możemy wystawić je za 12. Jest zarobas totalny. O, popatrzcie na to, tutaj w ogóle gość wystawia te, no, nie chcę się wczytać, ale w każdym razie te chest mimiki za prawie 3 miliardy, więc może ja też powinienem coś takiego zrobić. Natomiast są tutaj też Knife-Cuty po 900, to raczej nie skorzystam. Ej, popatrzcie, tutaj w ogóle gość ma tego Huge Present Chest Mimika, czyli tą skrzynkę, co ja, tylko w wersji duże. Ja nawet nie wiedziałem, że takie są. Ej, to fajnie w sumie by było coś takiego mieć. A to są tutaj te Huge Chef-Cuty, no nie? I one są warte, no w tym momencie z 25 miliardów, a pewnie z każdym dniem będą coraz tańsze, więc nie wiem, czy bym w to wchodził. Ej, popatrzcie na to, bo tutaj do zakupienia w ogóle coś za 2 miliardy, nie wiem, jakieś Slipperino, Bambino, nie wiem. Słuchajcie, co to w ogóle był za pecik? Tutaj jest w ogóle Hippomelo za 900. To ja go kupuję za 900, bo milionów, bo ja potem go sprzedam na pewno dużo, ale to dużo drożej. Chcę zobaczyć, słuchajcie, tego Huge Peta, tego zio... O kurde! Za 2 miliardy kupiłem peta, który ma aż 3 punkty. Slipnir jest ich niepełne 70 tysięcy na świecie, czyli o połowę mniej niż na przykład Koala, czy 5 razy mniej, czy tam 4 razy mniej od tej Present Chest Mimic. Ej, to mocno. A czy Hippomelo daje tutaj jakieś punkciki? Nie, ale Hippomelo i tak jest drogi, więc może warto byłoby go trochę sprzedać. Problem jest tylko taki, że ziomek ze swoimi Titanic petami zasłania moje stanowisko i potem nikt nie chce przyjść i nikt nie chce u mnie kupić. I on tak stoi, słuchajcie, od 15 minut chyba, nie? Yo, licytacja na jajko od jednego tego, to daje 5 miliardów od razu. Co? Dajemy 5 miliardów i może akurat uda nam się kupić jajco za piątkę. No nie, no za piątkę to się nie uda, ale dobra. Dam 9,5 na przykład, słuchajcie, bo 9,5 miliarda wydaje mi się być uczciwą ceną, a więcej raczej już nie będę ryzykował. No tak, ktoś już dał dychę, to średnio. I widzowie, teraz wróciłem sobie na chwilę do tego Kawaii World, bo zastanawiam się, czy lepiej jest tam po prostu wejść do tego pomieszczenia i sobie kupować peciki, czy być może lepiej jest, słuchajcie, odblokowywać tutaj te przejścia, no nie? Jak sobie odblokujesz te przejścia, to tam też w niektórych są jajka, w niektórych nie. I tam mogą być może lepsze pety, a może nie. Popatrzcie, tutaj jak się przyjrzymy, to tak naprawdę mam wrażenie, że tamte jajka na samym końcu, no nie? W tamtej świątyni to jest dokładnie to samo. Znaczy, mogę się mylić, ale czy to nie jest dokładnie to samo? Tam jest po prostu większa szansa na te huge pety. No ale styl, jakby to są chyba te same peciki. Ale dobra, skoro już odblokowaliśmy to przejście, to faktycznie może tam pójdźmy i zobaczymy, słuchajcie, jak to wygląda. Czy może jakiś huge pecik nam dropnie, a może nie? Dobra, zaekwipowałem sobie tu jakieś pety, niech one to rozwalają, a ja w tym momencie, uwaga, będę sobie otwierał te jajeczka. Oczywiście zeskipowaliśmy sobie te epiki i legendarne, zostawiamy tylko mitikale. Tak, zostawiamy mitikale, no i ewentualnie tego huge peta. Ale tak, te pety, słuchajcie, to są dokładnie z tego samego jajka, co tam było na spawnie. Tylko po prostu jest napisane increased chances, czyli po prostu zwiększone szanse, no nie? No to spoko, no jeżeli są zwiększone szanse, to pytanie, czy to jest bardziej na zasadzie, że ej, masz trochę więcej szans na huge peta, czy to jest na zasadzie, że ej, serio masz spore szanse na huge peta, bo szczerze mówiąc, nie mam bladego pojęcia, nie wiem jak to działa, serio, nie wiem jak to działa, ale po prostu... Plus 10 pet slots? Aha, ej! Za to, że otwieram dużo jajek, to uwaga, tutaj sobie odblokowałem. Tutaj sobie odblokowałem, że mam po prostu więcej miejsca na moje pety. Ej, spoko. Podoba mi się to w takim razie. No to nie, no to akurat 10 petów to nie jakoś dużo, ale zawsze cieszę. Zawsze cieszę, no bo za darmo to uczciwa cena, jak to mówią. I uwaga, mythical nam wpadł, więc też nie jest źle. Kolejny raz mythical nam wpadł, a wiecie, ja potem robię te kapki unicorny na te 50 kuj i, że tak powiem, spoko. Tylko, że najpierw muszę zrobić je na goldeny, potem muszę zrobić je na rainbowy, potem
potem robię na Dark Matter i to trochę trwa i nie trwa w zasadzie tak zbyt krótko, tylko naprawdę całkiem sporo. A oczywiście te małpy czy epiki zostawiamy, one mi się nie przydadzą, no chyba, że w Hardcore Worldzie. Tak, jakbyśmy byli w hardkorze, to one mogłyby się wtedy ewentualnie przydać, ale my jesteśmy w zwykłym świecie. Wiecie, ja sobie tutaj wydaję tą kasę, ale naprawdę, jeżeli to jest bardziej szansa 1 do 10 tysięcy na huge peta, a wcześniej było 1 do miliona, to dalej nas to nie urządza. To ja nie wiem, ile musiałbym mieć tych po prostu końców kartunowych, żeby i tak zdobyć tego huge'a, no nie? Szansa jest prawdopodobnie dalej zerowa, więc nie wiem, czy mi się w ogóle opłaca to robić, ale wyzerujmy się już z tego, słuchajcie, wyzerujmy się, żeby nie było, bo zostało mi w tym momencie 7 milionów, więc tak naprawdę tyle co nic, absolutnie tyle co nic, a widzicie, te mitikale i tak nie lecą, słuchajcie. Znaczy, lecą, ale bardzo skromnie bym powiedział, naprawdę, bardzo, bardzo mało. Widzicie, wyleciało nam jakieś kapkę unicorny 3, o, w tym momencie 3, więc możemy zrobić je ewentualnie na goldena. Tutaj, słuchajcie, razem z ziomalem rozwalamy te skrzyneczki, żeby odblokować sobie kolejne przejścia, tylko że akurat ten ziomal ma chyba dość średnie pety, które mało dają, ale jednak to rozwalamy, no nie? I zobaczymy, czy warto tam iść. Problem tylko z tym przejściem, widzowie, jest taki, że serio, ja tu siedzę z 10 minut i my dopiero jedną skrzynię rozwalamy, więc jeżeli tutaj nie będzie lepszych jajek, to naprawdę, wydaje mi się, że tutaj muszą być lepsze jajka, o ile w ogóle będą, bo też nie masz 100% szans, że będą, niż w tamtym miejscu na samym końcu, bo tam zawsze masz dostępne jaja. A tutaj, jeżeli się nie mylę, to są nawet dwa huge pety, więc może warto to otwierać. Najgorsze jest też to, że ja tutaj nie mam, wiecie, pewności, czy to jajko jest, bo z tej perspektywy to niestety, ale nie widzę. Wbiliśmy kolejny procent w Pet Overlord i tutaj się przyglądam, słuchajcie, są gwiazdki, więc być może będzie jajo, bo we wczorajszym odcinku, czy przedwczorajszym sprawdzałem coś takiego, były te gwiazdki i faktycznie jajo się potem pojawiło. Problem jest taki, że naprawdę my długo to rozwalamy, a ja dodatkowo nie bardzo mam kasę. Ewentualnie z Dakera, mógłbym, słuchajcie, pójść tam ewentualnie w tym Dakerze sobie coś pozbierać lub tutaj pokopać, ale no poważnie, nie ma za bardzo kasy, więc nawet jeżeli tam będą jaja, to za co ja to otworzę? Widzowie, w tym momencie zostaje nam tylko i wyłącznie jedna skrzynia, więc dawajcie, rozwalamy to. Jeżeli tutaj się okaże, że nie będzie tego jajka, a mimo wszystko są te party klecy, to raczej więcej nie będę próbował tego robić. Po prostu jeżeli uzbieram kasę, to polecę sobie właśnie tam do tego Kawaii World na sam koniec, tam chyba Kawaii Temple i po prostu tam będę sobie orał tą dużą, gigantyczną skrzynię i po prostu jajka. No bo sami widzicie, to trwa tak z 40 minut, żeby to przejść. I widzowie, w tym momencie ta skrzynia nam się kończy. Odblokowujemy sobie kolejny prezencik, więc sobie go tutaj pozbierajmy. Jakieś tam free gifty wpadają i patrzcie, w ogóle level sobie tutaj zbieram, ale nam oczywiście zależy na tym, żeby odblokować przejście i żeby tam okazało się, że są jaja, bo jeżeli tu nie będzie jajek, a ja na to naprawdę z godzinę spędzę... Nie wierzę, nie wierzę. Ej widzowie, więcej tego nie robię, po prostu będę się wbijał tutaj, będę tutaj rozwalał sobie tą skrzynię i będę zbierał sobie te jajka, no nie? Ej, a one nie były za 800, teraz są za 720, dobra, możemy je sobie pootwierać, wiadomo, niech nam tutaj powypadają te mitikale, bo gdybym nazbierał naprawdę dużo kasy i zostawił na kompa naprawdę na długo, to byłbym w stanie zrobić tych rainbow cupcake'ów bardzo dużo. Bo widzicie, teraz sobie wchodzę do tej maszyny golden, no nie? Zaznaczam sobie takie trzy, mamy około jedną, drugą szansę, raz wyjdzie, raz nie wyjdzie, teraz nie wyszło, ale koniec końców jestem w stanie stworzyć takiego peta, który jest warty około miliard. A mi nie pozostaje nic innego, jak po prostu znaleźć tutaj, słuchajcie, miejscówę i zacząć sprzedawać jakieś peciki. O, tu jest na przykład wolna miejscowa, więc tutaj sobie to zostawię, zostawię kompa, idę nagrywać Stumble Guys, a niech tutaj się sprzedają nasze pety, bo wystawimy sobie diamond katy właśnie tutaj na przykład po 4 miliardy, tutaj jajo wystawimy za 12,5, wiecie, takie nawet wygórowane ceny, ale po prostu stawię tego kompa, więc może to się sprzeda, a może się nie sprzeda. Wystawiłem coś takiego razem z Hipomelonem, Comet Agony czy Koalą i zobaczymy, czy coś się sprzeda.